Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Auto Discover, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać o jedynym amerykańskim superkarze produkowanym seryjnie, czyli najnowszej Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette produkowany jest od 1953 roku, natomiast sam pomysł modelu pojawił się już sporo wcześniej, bo tuż po II wojnie światowej niejaki Harley Earl, fan sportowych samochodów, widział, że żołnierze zaprawieni w bojach za żołd niejako próbują odstresować się, kupując sportowe samochody. Do wyboru nie było za bardzo nic z rynku amerykańskiego, zajeżdżali Alfa Romeo czy też Jaguarami, natomiast on chciał, żeby mogli sobie pozwolić i kupić prawdziwie amerykański sportowy samochód, jakiego wtedy nie było na rynku. W 1953 roku zjechała z linii produkcyjnej pierwsza generacja Chevrolet Corvette. W 2023, czyli w zeszłym roku, mieliśmy 70-lecie produkcji tego modelu. Ósma generacja, najnowsza, produkowana jest od 2020 roku. Natomiast jak samo General Motors twierdzi, to nawet nie jest kolejny rozdział w historii tej książki, to jest całkowicie nowa książka, prawdziwy game changer. Amerykanie w końcu chcą rywalizować z europejskimi producentami i rzucili rękawice Ferrari i Lambo. Chevrolet Corvette ma być tak zwaną demokratyzacją superkarów. Jak wiecie, w Europie, no, chcąc pozwolić sobie na superkara, trzeba wydać grubo powyżej miliona złotych. Obecnie mniej więcej od 1,5-2 milionów złotych zaczynają się nowe fabrycznie, nowe egzemplarze Ferrari czy Lamborghini. Natomiast Corvette ma być dostępna dla klasy średniej, czyli typowy Kowalski czy też amerykański John Smith ma mieć w zamyśle Chevroleta możliwość pozwolić sobie na ten właśnie samochód. W dalszej części odcinka opowiem Wam, ile mniej więcej za taki samochód trzeba liczyć, importując go ze Stanów, czy to w ogóle się opłaca, jakie są alternatywy. Oczywiście większość samochodów z rynku amerykańskiego przypływa uszkodzona, a więc opowiem Wam, ile kosztuje naprawa. Naprawiliśmy kilka albo już nawet kilkanaście Chevroletów Corvette 8 generacji. Kupiliśmy sporo części, serwisowaliśmy te samochody, także powiem Wam również, ile kosztuje serwis amerykańskiego superkara. Najnowszego Chevroleta Corvette możecie nabyć w czterech wersjach silnikowych. Podstawowa, produkowana od 2019, modelowo 2020 roku, z wolno sącym silnikiem o pojemności 6,2 litra, 495 koni mechanicznych mocy, chyba że weźmiecie, na co ja Wam bardzo polecam, ale o tym w dalszej części odcinka, pakiet Performance Z51, wtedy macie do dyspozycji równe 500 koni mechanicznych mocy. Mało? No może w porównaniu do europejskich konkurentów ze stajni Ferrari czy Lamborghini tak, natomiast tutaj wydaje mi się, że zamysłem Chevroleta było to, co wspominałem Wam wcześniej, czyli zagranie ceną, sprawienie, żeby to auto było dostępne dla każdego szarego Amerykanina. Niekoniecznie każdy szary Amerykanin chce mieć auto o mocy 700-800 tysiąca koni mechanicznych, bo 500 koni mechanicznych to jest naprawdę sporo. Dość powiedzieć, że to auto rozpędza się katalogowo do setki poniżej 3 sekund, dokładnie 2,9. Oczywiście ciężko jest to osiągnąć, mamy tutaj napęd na tył, muszą być odpowiednie warunki. Świeci słońce, może dogrzejemy opony, nie jest może najcieplej, ale gdzieś tam spróbujemy sobie zrobić test tego przyspieszenia. Również usportowiana odmiana Z06 jest wolnosąca. Amerykanie idą pod prąd tym europejskim trendom. W Europie, aby kupić jakiegoś wolnosącego superkara, to idziemy praktycznie gdzieś w stronę hiperkarów, ponieważ takie jakby podstawowe wersje Lamborghini czy Ferrari mają ten silnik oczywiście w jakiś sposób doładowany. Tutaj mamy zarówno w tej wersji silnik wolnosący, jak również w wersji Z06 silnik wolnosący, tylko że tam mamy 5,5 litra pojemności, czyli mniej, natomiast mamy tam płaski wał korbowy, korby z tytanu i całość osiąga moc 680 koni mechanicznych. Mamy tam już możliwość zamówienia go na karbonowych kołach z rozbudowaną aerodynamiką. No, auto jest już bardziej stworzone do maksymalizowania doznań
z jazdy. Niedawno, bo chyba gdzieś bodajże w zeszłym roku, pojawiła się hybrydowa. Oczywiście ta amerykańska motoryzacja też idzie w stronę hybryd. Ten sam silnik LT2, który tutaj został wzbogacony o silnik elektryczny i wtedy łącznie mamy 670 koni mechanicznych mocy, czyli zaledwie 10 koni mechanicznych mniej niż w wersji Z06. Natomiast w wersji E-Ray mamy napęd na 4 koła, ponieważ silnik elektryczny napędza nam przednią oś, auto, bateria jest ładowana w czasie jazdy, nie mamy tam hybrydy, plug-in, w trybie elektrycznym jesteśmy w stanie praktycznie tylko i wyłącznie przeparkować samochód, natomiast mamy ten kluczowy napęd na 4 koła, który jeszcze poniżej tych 3 sekund nam pozwala złamać te osiągi i Corvette E-Ray z silnikiem hybrydowym pozwala się rozpędzić do setki w 2,5 sekundy. Jeszcze nie mamy w produkcji, natomiast już mamy zapowiedzianą wersję ZR1. Samochód został już zaprezentowany, ma silnik 5,5 V8, natomiast mamy tam twin turbo i 1079 koni mechanicznych mocy. Tak samo jak w Z06 płaski wał korbowy, natomiast mamy tam kute korbowody, a z pakietem Performance mamy to auto praktycznie gotowe na tor. Ceny mają wahać się w granicy 200 tysięcy dolarów, czyli prawie 3 razy więcej niż najtańsza wersji 1 LT odmiana Stingraya. Natomiast wciąż to jest praktycznie jak za darmo. Jeżeli porównamy sobie amerykańskie ceny Lamborghini Revuelto, to jest mniej więcej 500-600 tysięcy dolarów, a Ferrari SF90 to 700 tysięcy dolarów, czyli za 3 razy mniej mamy samochód praktycznie o tych samych osiągach, co dużo, dużo droższe europejskie konkurenci. To, co ze względu na niski prześwit samochodu jest moim zdaniem absolutnym must have, to podnoszenie przedniej osi. Taki dodatek kosztuje przy konfiguracji samochodu około 2000 dolarów. Natomiast w przeciągu 3 sekund możemy podnieść sobie przednią oś o 5 cm. Tutaj mamy ten dodatek Z51, który daje nam ten dodatkowy spoil. Zobaczcie, jak mało tutaj jest prześwitu. Bardzo łatwo tą dokładkę o jakiś krawężnik zarysować. Oprócz tego, że możemy jednym przyciskiem chyba do 30 czy 40 na godzinę sobie ten przód unieść, to jeszcze możemy sobie ustawić, aby auto nam zapamiętywało. Na przykład ja mieszkam gdzieś tam przy bocznej drodze, jadę po dziurach, więc mogę sobie ustawić zapamiętywanie, żeby wjeżdżając moją uliczkę ten przód się unosił. Jest to mega, mega moim zdaniem ważne. W cenie całego samochodu to jakby nie stanowi dużego ułamku kosztowego, a moim zdaniem warto to doposażyć. Więc czarny egzemplarz jest we wszystko to doposażony, natomiast biały egzemplarz, tam ktoś poszedł jeszcze dalej. O ile sticker czarnego egzemplarza zamknął się na 84 tysiącach dolarów, to egzemplarz biały zamknął się na 92 tysiącach dolarów. To już były bajery, między innymi te koła, to była dopłata 2,5 tysiąca dolarów, karbonowy dach, karbonowe wstawki, pakiet podświetlenia i pokazania silnika z karbonowymi wspornikami. Fajny bajer, natomiast oczywiście można gdzieś z tego zrezygnować. Natomiast zobaczcie, jak duża jest różnica. 58 tysięcy za podstawowy model, 92 tysiące za samochód skonfigurowany maksymalnie pod korek. W tym roku pewnie za podobnie skonfigurowany samochód trzeba byłoby dać około 100 tysięcy dolarów. A ile podobny samochód kosztuje w Polsce? Oczywiście nie mamy oficjalnej dystrybucji Chevroleta, natomiast przez zachodnie kanały, zwłaszcza przez Niemcy, Holandię, można kupić fabrycznie nowy samochód. Natomiast zazwyczaj to są samochody bardzo dobrze wyposażone. Natomiast obecnie trzeba liczyć za samochód fabrycznie nowy w granicach 700-800 tysięcy złotych. Mówimy oczywiście o wersji Stingray. Za wersję Z06 mówimy już o kwotach powyżej 1 000 000 złotych. No to próbujemy. A kurwa, nie zacząłem liczyć. Teraz się starałem i wyszło 3,6.
ponad 100 lat temu Henry Ford mawiał, że możesz zamówić Forda F100 w dowolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Minęło ponad 100 lat, jeżeli chodzi o Corvette, kilkanaście kolorów zewnętrznych, kilka albo nawet może kilkanaście kolorów wewnętrznych do wyboru, nawet słuchajcie, zaciski możecie wybrać w czterech kolorach. To w tej samej cenie, w jakiej chcecie mieć polakierowane. Natomiast sprawdziłem sobie statystyki i ponad 50% wszystkich odbieranych przez klientów Corvette jest w kolorze czarnym, czerwonym albo białym. A jeżeli chodzi o środek, to również ponad 50% to czarny. Natomiast jeżeli oglądacie nas troszkę dłużej, to zapewne wiecie, jak dużo samochodów przypływa ze Stanów Zjednoczonych z czerwonymi środkami. Nie wiem, dlaczego tak Amerykanie uwielbiają te czerwone środki. Natomiast ewidentnie coś w tym jest i również obie Corvette, zarówno czarna, jak i biała, na szczęście mają te dwukolorowe wnętrze, bo cały czerwony to jest bardzo popularny wśród Amerykanów, Adrenaline Red, ten kolor się nazywa. Natomiast tak jak tutaj, gdy mamy kombinację czerwonego z czarnym, to moim zdaniem jest akurat. Oczywiście w Europie to troszkę inaczej wygląda, bardziej alkantary, bardziej czernie. Natomiast właśnie taki miks czarnego z czerwonym mi osobiście się podoba. Natomiast słuchajcie, i to nie jest wcale takie rzadkie, zdarzają się nawet takie papamobile, na takie białe auto na zewnątrz, czerwone w środku, ale ten czerwony jest dosłownie wszędzie. Czerwone są fotele, czerwony jest jedna część drzwi, górna część drzwi, cała deska rozdzielcza jest czerwona. Tak więc nawet papież by się takiego samochodu pewnie nie powstydził. Natomiast jeżeli chodzi o środek, o spasowanie, o jakość materiałów, ogólnie o wrażenie tutaj za kierownicą, no to ja mam do czynienia z wieloma samochodami, zwłaszcza amerykańskimi. Natomiast tutaj widać, jak mocno ci Amerykanie zbliżają się do tej Europy, a w tym momencie, w przypadku takiej Corvette, to jeżeli chodzi o tą półkę cenową, powiedzmy, czyli te plus minus 80-100 tysięcy dolarów za dobrze wyposażony samochód, oczywiście tam nie będziemy mieli w środku, nie wiem, najlepszych włoskich skór i tak dalej. Natomiast mamy tutaj w tej wersji 3LT, dlatego powtarzam, że warto na te 3LT wersję polować. Mamy tutaj właśnie naturalną skórę, praktycznie wszędzie, gdzie można tylko jakby zerknąć, gdzieś od wysokości kolan w górę mamy wszystko oprzyte skórą, natomiast gdzieś tam ten dół mamy materiałowy. Jeżeli chodzi o fotele, również domyślnie w wersji 3LT mamy fotele GT2, wersje 1LT i 2LT mają wersję GT1, oprócz tego można na pewno chyba w 2LT i w 3LT zamówić fotele Competition. Szczerze mówiąc, żadna z Corvette, którą jakby naprawialiśmy, mieliśmy do czynienia, tych Competition nie miała. To jest dosłownie kilka procent sprzedaży. Natomiast te GT2, które tutaj w tych siedzę, one są, mają tak jakby szkielet z karbonu, wypełnione są skórą ze wszystkich stron. Natomiast są bardzo, ale to bardzo wygodne i przede wszystkim to auto nie ma takiego ślepego podążania za masą, żeby zjechać. Corvette waży między 1600 a 1700 kg bodajże, ale nie ma takiego owczego pędu, żeby zjechać poniżej, nie wiem, 1500 kg, ale na przykład dzięki temu mamy trójstopniową regulację ogrzewania, trójstopniową regulację wentylacji, także te fotele mamy i grzane, i wentylowane, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Oprócz tego są naprawdę przyjemne. Wiele sportowych samochodów ma tak, że te fotele są super do trzymania na torze, są mega kubełkowe, natomiast jakakolwiek jazda tym samochodem 200-300 km to jest katorga, no to tutaj nie. Także nawet gdybym miał tym autem gdzieś pojechać, nie wiem, 500-1000 km, to myślę, że spokojnie byłbym w stanie. Natomiast to, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, ale no niestety tak jest w każdym superkarze, niskim samochodzie, no to wsiadanie, wysiadanie, no to jest gimnastyka. I tyle w temacie. Naprawdę, słuchajcie, trzeba być fit, żeby do tego auta przez ten próg wsiąść, a jednocześnie bardzo nisko osadzone siedzenia, no
czujemy trochę jakbyśmy, jak w każdym sportowym samochodzie oczywiście, szurali po asfalcie, natomiast mamy tutaj dużo krótszą maskę niż w C7, kokpit przesunięty do przodu, także ta widoczność do przodu jest rewelacyjna. Mamy oczywiście tutaj head-up, zresztą nie wiem czy wiecie, ale Chevrolet Corvette to był pierwszy samochód, który do seryjnej produkcji miał wprowadzone właśnie head-up. Ten head-up oczywiście pokazuje nam przeciążenia, obroty, prędkościomierz i wiele, wiele innych przydatnych funkcji, które powinniśmy widzieć, aby nie odrywać się od prędkościomierza. No a sam prędkościomierz oczywiście, jak to w latach 2020+, oczywiście już w pełni cyfrowy. Możemy sobie zmieniać, czy chcemy widok sport, track, normal i tak dalej. Kierownica, do której na pewno trzeba się przyzwyczaić. Ja osobiście, no wiadomo, że zarówno ta biała, jak i czarna praktycznie doposażone pod korek. Opcje po 1000, 2, 3, 5 tysięcy dolarów były odhaczane. Być może tutaj doradca w salonie Chevrolet temu właścicielowi nie doradził, a ja mega za tym tęsknię, ponieważ pierwsza Corvette, którą mieliśmy 2-3 lata temu, miała za 295 dolarów dopłaty kierownicę oprzytą Alcantarą. Oczywiście można tą kierownicę zawieźć za 1000-2000 zł, można z nią zrobić wszystko, nie? Natomiast tamta miała fabrycznie opcję, można zamówić kierownicę oprzytą Alcantarą i bardzo, bardzo przyjemnie ona leżała. Mi osobiście nieco lepiej leżała w dłoniach niż ta oprzyta skórą. Natomiast kierownica ma dość dziwny kształt, jest oczywiście spłaszczona od spodu. No i tutaj generalnie jest w ten sposób poprowadzona. Wszystko po to, aby gdzieś można było widzieć wszystko, co jest na tym wyświetlaczu. Sama skrzynia działa bardzo dobrze zmienia biegi. Nie ma tak jak w Amerykanie w końcach lat 2010 czy jeszcze starszych, gdzie te skrzynie się potrafiły gubić, gdzieś nie nadążały. Tutaj mamy dwusprzęgłową, naprawdę sprawnie działającą skrzynię. Oczywiście te manetki są bardzo duże, bardzo przyjemne, praktycznie na nich moje palce cały czas leżą. Oczywiście auto praktycznie prowadzi się jak po sznurku. Ciężko, naprawdę ciężko wprowadzić, jest poślizg. Wyważenie 40 do 60 według General Motors najlepsze tutaj możliwe, które sprawia, że sam kierowca gdzieś tutaj siedząc jest w samym środku ciężkości. Naprawdę doskonałe wrażenia gdzieś tutaj jazdy za kierownicą. Auto mega sztywne. Jesteśmy w biurze. O kosztach zakupu, importu, sprzedaży za chwileczkę zaczniemy sobie od kosztów części, kosztów eksploatacji. Więc najdroższe, co trzeba kupić, jeżeli mamy auto uszkodzone przodem, to są reflektory. Na eBayu są niewiele tańsze niż w ASO. W ASO 1477, 1395 dolarów trzeba dać za każdy reflektor, czyli 3000 dolarów, pyk, już nie ma, a gdzie, słuchajcie, reszta. Kupowaliśmy kiedyś lewe przednie drzwi po szycie, 1364 dolary, maska 1036, błotnik lewy czy prawy, jedno i drugie po 709 dolarów, mega, mega tanie po szycie tylnego błotnika 677 dolarów, ono nie jest, ono jest tylko i wyłącznie wklejane, także prosta wymiana, akurat 2-3 lata temu pamiętam, jak naprawialiśmy właśnie Corvette i potrzebowaliśmy tego, dość słaba dostępność, natomiast ogólnie te wszystkie problemy covidowe się skończyły, z częściami jest coraz lepiej, z dostępnościami Corvette jest coraz lepiej. Przejrzałem sobie z ciekawości wczoraj statystyki sprzedaży poszczególnych wersji, to Z06 już w tym momencie 25% całej produkcji stanowi, mega, mega popularna. W granicy 110-120 tysięcy zaczyna się bazowo. Katalogowo 140, 150, 160 za te najlepsze wersje 3LZ trzeba zapłacić. Natomiast 2022 rok to były ceny nawet sporo powyżej 200 tysięcy dolarów. Oversticker tak zwane, ponieważ po prostu tych samochodów nie było, były mocno pożądane, w tym momencie się to prostuje, zarówno jeżeli chodzi o dostępność samochodów, ale również jeżeli chodzi o dostępność części. Naprawiając tego typu samochody nie uznajemy półśrodków, praktycznie wszystkie części kupujemy nowe w ASO w USA od razu po zakupie samochodu, żeby one przypłynęły razem z samochodem i na przykład airbag kierowcy. ASO to jest koszt 623 dolary, airbag fotela to jest 561 dolarów,
gdzieś tam pasy pewnie jeszcze tańsze będą, ponieważ koszt zakupu pasów bezpieczeństwa to też jest $200-300. To są naprawdę, biorąc pod uwagę, że to jest supercar, jeżeli byśmy, nie wiem, zestawili sobie te ceny z na przykład, nie wiem, Ferrari czy Lamborghini, jeżeli Ferrari w ogóle by Wam sprzedało te części, to naprawdę te ceny są kosmicznie wręcz tanie, albo po prostu te części kosztują tyle, co do normalnego samochodu. Lusterko $500, amortyzator lewy przedni $504, skorupa zderzaka przedniego $615. W tym momencie wymieniam Wam najdroższe możliwe części. Wszystko pozostałe jest sporo tańsze, na przykład nadkole $125, absorber $118, nakładka jakaś na zderzak $100, linka maski $79, osłona pod zderzak $70 i tak dalej, natomiast no, auta uszkodzone z przodu, dość sporo tego się zbiera. Tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba uważać na szkody, czego czasami nie widać. Jeżeli ucierpi rama, to nie jest problem, żeby ją wymienić, ale jest mega problem z dostępnością. Także jeżeli kupimy wszystkie części nowe w Stanach, to skompletowanie takiego całego, kompletnego przodu wyniesie Was $10,000 plus minus, z wysyłką, ze wszystkimi podatkami, opłatami, to pewnie trzeba byłoby liczyć, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych. Można gdzieś tam trafić na kompletne, cięte przody, gdy macie wszystkie części, może nawet czasami w kolor dostępne, natomiast cena z importem gdzieś w granicy 75 do 90 tysięcy złotych, w zależności czy to ma być wersja z reflektorami do poziomowania, bo jeżeli mamy ten front lift, podnoszenie, no to mamy reflektory inne niż standardowo. Tych różnic też trochę jest, trzeba na to uważać. Oczywiście im droższy, bardziej skomplikowany ten przód, ta cena będzie większa. Tak więc kompletowanie części ASO USA w granicy 50-60 tysięcy za kompletny przód, bo skupiam się gdzieś tutaj na przodach. Większość tych aut uszkodzonych jest oczywiście też po przodach. Natomiast jeżeli chodzi o kompletne przody w kolor, to są właśnie ceny troszkę wyższe. Jeżeli chodzi o koszty robocizny, no to też warto byłoby powierzyć naprawę takiego samochodu warsztatowi, który ma bardziej zaawansowane technologie, bardziej wyszkolonych pracowników i całość odbędzie się przykładowo w jednym miejscu przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także za naprawę takiego uszkodzonego przodu, jeżeli wejdzie tam jeszcze lakierowanie, jakieś konwersje oprogramowania, przerabianie tylnych lamp, aby były pomarańczowe kierunki, to mamy koszt naprawy w granicy 30 tysięcy złotych. Także naprawdę lekko uszkodzone auto przodem, to trzeba liczyć 70-80 tysięcy, cokolwiek mocniej, tą taką stówkę bezpiecznie sobie na naprawę warto założyć. Jeżeli chodzi o koszt zakupu na aukcjach, to sensownie uszkodzone egzemplarze z tym 3 razy mast, powtarzam to znowu, czyli 3LT, Z51 i front lift, to trzeba dać w granicy, no na pewno powyżej 35, jeżeli nie powyżej 40 tysięcy dolarów, także $40,000 ktoś sobie przeliczy, no 160 tysięcy złotych. Natomiast no, z podatkami, opłatami, prowizjami to będzie sporo ponad 200 tysięcy plus naprawa, powiedzmy, stówkę, no to tak naprawdę robi się w granicy między 300 a 350 tysięcy złotych. Tyle moim zdaniem trzeba liczyć, chcąc sprowadzić i naprawić taki samochód, a oprócz tego trzeba również wziąć pod uwagę, że naprawa takiego samochodu to też nie jest 2-3 miesiące, tylko jakikolwiek brak trzeba albo ściągać ze Stanów, albo kupować na rok auto, albo w jakiś sposób kombinować, albo też przepłacać w Polsce. Części jest coraz więcej, model już jest czwarty rok dostępny w Polsce, natomiast przebitki handlarzy są 200, 300, 400%, więc jeżeli potrzebujecie czegoś pilnie, no to musicie przepłacić. Finalnie, jeżeli nie macie cierpliwości, to nagle auto Wam się naprawia 7-8 miesięcy, miało być na kwiecień, nagle jest na koniec sierpnia czy września i tak naprawdę to zadowolenie mija. Natomiast gotowe, naprawione egzemplarze
egzemplarze gdzieś od 400 tysięcy złotych, między 420 a 470 tysięcy złotych. To mniej więcej tyle trzeba dać za egzemplarz z nie jakimś wygórowanym przebiegiem, bardzo dobrze wyposażony. Także to jest dopłata, no duża, nieduża, natomiast musicie też uwzględnić, jaki jest czas potrzebny na naprawę, ile waszych godzin, czy czyjś w serwisie i tak dalej trzeba poświęcić, aby to auto, te części skompletować. Wszystkie problemy, które trzeba rozwiązać, to jest naprawdę kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset roboczo godzin gdzieś zarządzania tą naprawą i organizowania tego, a czasami to nie jest wliczane, tylko patrzycie, no dobra, skoro kupię za 40 tysięcy, to nie ma opcji, że się nie zmieszczę w 300, a sprzedam za 450 czy 500, no to zarobię, nie wiem, 150 czy 200 tysięcy złotych i albo się zwróćcie do nas i was z tego błędu wyprowadzimy, bo nie ma takich marsz na tych samochodach, albo traficie gdzieś do kogoś nieuczciwego, kto wam tego auta nie naprawi, namówi was na zakup, żeby z was zgarnąć prowizję i problemy zaczną się po naprawie, przede wszystkim ze znalezieniem odpowiedniego serwisu, który się tego podejmie, a po drugie ze znalezieniem części, ponieważ rynek europejski, jeżeli chodzi o części, nie jest zbyt bogaty. Jeżeli chodzi o serwisowanie, to na przykład do tej białej, którą w dzisiejszym odcinku pokazywaliśmy, okazało się, że dość mocno biją chyba tarcze. Oprócz tego były zużyte przednie i tylne klocki. Zdecydowaliśmy się kupić komplet w Stanach i na Rock Auto firmy Powerstop komplet klocków i tarcz na przednią i tylną oś zapłaciliśmy $350. Oczywiście plus wysyłka, cło VAT i tak dalej. Natomiast te ceny eksploatacji nie są przerażające. Pewnie też byśmy kupili w Polsce, chyba akurat tam był gdzieś tam problem z dostępnością, więc postanowiliśmy sprowadzić sami, więc jak na supercar, moim zdaniem to serwisowanie brzmi naprawdę racjonalnie. A wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się Corvette C8, jaką byście wybrali, białą, czarną, może jakiś inny kolor. Swoje przemyślenia piszcie pod filmem, oczywiście zostawcie łapę w górę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!